Mężczyzna żonaty. Mężczyźni generalnie dzielą się na już rozwiedzionych i jeszcze żonatych. Celowo pomijam czterdziestoletnich kawalerów mieszkających z mamusiami i znających na pamięć wszystkie linie tramwajowe w Warszawie, żeby mieć czym zaimponować koleżankom z pracy. Mówimy tylko o materiale na romans, czyli o pełnosprawnych, wysokich, eleganckich, inteligentnych i bogatych. Praktycznie nie zdarza się, żeby posiadacz choćby tylko połowy tych zalet był wolny. Jeśli nawet się rozwiedzie, koleżanki żony już czatują, żeby go rozdziobać. Kobieta, która postanawia znaleźć lub zmienić partnera, jest w trudnej sytuacji, mając do wyboru już rozwiedzionego z rozproszonym potomstwem, lub wręcz żonatego z niemowlęciem przy piersi. Rozpatrzmy wariant pierwszy rozwiedziony mężczyzna plus koleżanka żony. Nie bardzo chce się od razu zdecydować i jak spuszczony ze smyczy spaniel, zanim co, woli poharcować po parku powiewając uszkami. Dzieci też nie są bez znaczenia, bo przeważnie tuż przed rozwodem żona zaczyna wyrabiać w mężczyźnie poczucie winy. O ile jest sprytna, facet, który przez pięć lat nie wiedział, że ma dzieci, zaczyna robić wszystko, żeby odnaleźć z nimi kontakt. Powiem więcej, występuje o wyłączne przyznanie praw rodzicielskich i rzeczywiście wierzy, że sąd powinien się zgodzić.